zegar tyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, to już 30 jest odcinek w Night City, a właściwie to mamy rozmowę. River? Hej, V. Potrzebuję pomocy. Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci namiary. Będziesz? Postaram się. Dzięki, V. Do zobaczenia. No tak. Więc mamy już pierwsze zadanie, które będziemy robić wieczorem. Co my tu mamy? Spotkajmy się wieczorem na rogu Pacific Boulevard i Market Street. Okej. Jakie ja mam zadania w tym momencie? Bo chcę dokończyć. O właśnie, tak. To chcę zrobić. To ręka rękę myje. Już trzeci. Na trzy odcinki praktycznie to rozbiłem. Więc zacznijmy. Pomiędzy odcinkami praktycznie nic tu nie robiłem. Więc zacznijmy. Przygody. Jeszcze zanim to. Co my tu mamy? Okej. A, to dostaliśmy od... Dobra, rozumiem. To jest... Też bym to zmienił póki co. Gdzie to jest postać? Tu też mam do rozdania. Ale najpierw tak. To zamienimy na... Która to jest? Szkoda, że tu nie ma nazwy, tylko są typy broni, a nie nazwy. Powinno być jedno i drugie moim zdaniem. To nie to... To chyba to było, tak? Tak. Mój kochany Fenrir. Dobra. Kończymy. Jak daleko ja tam mam? 700 metrów. No dobra. nie, prosto. Nie mam tu coś wchodzić. Tam jest dość wysoko, ale dobra, na razie nie będę tym powinienem praktycznie się tym zająć, ale na razie zadanie mam inne. Inny cel. Będę nawet nie miałem czasu, żeby zobaczyć, o co chodzi, że tak mało klatek mam. Na razie w miarę się idzie, ale nie mam za dużo. Dobra, przed następnym nagraniem będę musiał się tym zająć. Tak zauważyłem, to chyba się zaczęło mniej więcej od tego update'u 2.1. No, idziesz. Ludzie! Psychol? Jaki psychol? Gdzie?
trochę idźmy szybciej. Kurde, bo takich wertepach musimy łazić. Czemu ja mam iść tu? Dookoła, skoro to jest, jak rozumiem, tu. Na jego zaproszenie? Ciekawe. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, teraz którędy tu mam iść? A to co za jeden? Jednostka prewencji strzelec. Jakieś dymy. Strzelanina była wczoraj. Ty po 6 miesiącu. Nawet mnie nie denerwuj! Ktoś musiał dać cynkozrzut. Co tym razem? Chyba leki. Z całego Dogtown się ćpuny zbiegły. Załatwili ich w 5 minut. Tyle dobrze. Jak zrzucają amunicję, to fajerwerki do rana trwają. No, mój dzieciak zbiera potem łuski i robi z nich takie śmieszne ludziki. Zbyt dyskretni to nie są. No dobra. Młody! Co ty, kurwa, frajer jesteś? Chcę tylko kupić wodę. No po chuj przypuściłeś tamtego typa w kolejce? Przecież stał za tobą. Groził mi. Mówię, ku! Ciesz się, że Hansen tego nie widział. Dajesz się podgryzać w dokta? Weź się, kurwa, w garść. Frajer. Te rozmówki między osobami naprawdę to są rewelacyjne. A, zaraz, to chyba te nasze... Ten hotel taki, znaczy hotel. Tam co... Paranio prezydent broniliśmy. Właściwie ukrywaliśmy. Nie wiem, czy ona tam w sumie jest, czy nie. Jefferson. Jefferson? Znów potrzebuję twojej pomocy. Sprawa prywatna. Tak? O co chodzi? To nie jest rozmowa na telefon. Wpadnij do nas, to wszystko ci wyjaśnię. Drzazgi pod zespoły! W porządku, możesz na mnie liczyć. Nie wiem. To do zobaczenia u nas. Pamiętasz miejsce? Jasne, do zobaczenia. Jak na razie to ja widzę, wszyscy pomocy potrzebują. Kurde, jest skomplikowana trasa. Ty słyszałeś? A, dobra, to jest to drzewo. Dobra, to chyba wiem, gdzie jesteśmy. Aha, coś się dzieje. Coś się dzieje. Nie wiem, czy w porządku. Aha. Siadaj. Pomóc ci jakoś? Naprawdę. Powoli się przyzwyczajam. Relik. Nie. Alergia na pyłki. No tak, relik. Często ci się to zdarza? Taki atak? Trudno powiedzieć, czy często. Ale nigdy nie wiesz, czy ten następny nie będzie ostatnim. Ciężka sytuacja. No ciężka. Śmierć dyszy mi w kark.
się z wyrokiem śmierci? O, dokładnie. Wiesz... nigdy tego nikomu nie opowiadałem. Sam nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że próbowali mnie zabić, czy że właściwie to zrobili. No kurde, coś nowego. Opowiesz coś więcej? Ten zamach... 7 lat temu. Pamiętam. Mówiłeś o nim. Skończyło się tak, że leżałem w szpitalu i czekałem, aż dobije mnie zabójca Arasaki. Zostałem zdradzony. Przez naszych. No właściwie to była taka pierdolona gałązka oliwna. Dostali mnie na srebrnej tacy jako część układu. Wiesz, zawieszenie broni. Pokój ma swoją cenę i zawsze ktoś musi ją zapłacić. Chodź, coś ci pokażę. Zaraz. Oni cię wystawili, a ty dzisiaj dla nich tu... Znowu dla nich pracujesz? Wiesz co? Nawet głęboka rana w końcu się zabliźnia i przestaje boleć. Po paru latach już tylko swędzi. No chodź. Coś w tym jest? Jedziemy, Winnie. Gdzie idziemy? Odwiedzić stare śmieci. Taka wycieczka w przeszłość. Prowadź, Reed. Czy te drzwi się zamknęły i otworzyły? Czy co? Zjedź window. Bar. Tu nawet... Ale nie mogę uwierzyć, że Alex otworzyła bar właśnie tutaj, nad naszą starą dziuplą. Z drugiej strony... To na swój sposób symboliczne. A gdzie Alex? Już na dole? Kończy rekonesans na mieście. Mamy się rozgościć i zaczekać, aż wróci. 7 lat temu zgasiliśmy tutaj światło. Teraz znowu je zapalamy. O, faktycznie przytulnie. Aha, ładnie na klatkę miałem. Powiem ci, jak to wtedy było w Night City, pod koniec wojny. Pod jednym z moich ludzi wybuchł samochód, drugiego otruto, trzeci dostał kulkę, gdy kupował paczkę fajek. Paru kolejnych w ogóle zniknęło bez śladu. Co wieczór zastanawialiśmy się, czy nie wpadną tu agenci Arasaki. Musiałem podjąć decyzję. Uparłem się, że zostajemy. Wierzyłem, że możemy wygrać. Nie wiem, czy to była odwaga, czy... głupota. Może po prostu nie umiałem odpuścić. Może zwyczajnie nie umiem przegrywać. Tak czy inaczej, udało nam się uratować część agentów. Ceną była moja głowa. Tragiczna historia. No, sam ją napisałem. Tak. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. Zabawne, że ze wszystkich ludzi to właśnie Songbird kazali pociągnąć za spust. Co? Co? No właśnie. Pewnie nie miała wyboru. Miała, nie miała. Stało się. Byłem już w drodze do domu. Właśnie wyjeżdżałem z miasta. Songbird jeszcze została. Myślę, że siedziała dokładnie w tym pokoju.
wprowadziła mnie na słuchawce prosto w pułapkę. Zanim sama dostała bilet do domu. Tylko kazali jej jeszcze mnie odjebać. I po tym wszystkim ją ratujesz. Nie rozumiem. Dlaczego? Bo tak trzeba. Miałem kupę czasu, żeby to sobie przemyśleć. Pewne rzeczy się wyostrzyły, inne zatarły. Na końcu rozumiesz, co w tym wszystkim jest gówno warte, a co jest ważne. Songbird wciąż jest moim człowiekiem. I nic tego nie zmieni. Kurwa, Reed. Ja naprawdę nie mam do niej pretensji. Za to mam do Myers. Ale do Sumi żadnych. Czemu Myers? Coś mnie ominęło? Wspominki. Dobra, zaczynajmy. No i się nie dowiem, dlaczego to, Myers. Powiedział nam Slider, no i... Kurwa, dobrze powiedział. Przejrzałem akta poprzednich operacji, w których Songbird brała udział i nawet przy moich uprawnieniach nie było łatwo do nich dotrzeć. Wszystkie dotyczą Blackwalla i wszystkie zgody podpisała ta sama osoba. Rosalind Myers. Osobiście. Nie chciałabym być w skórze Myers, jeśli to wypłynie. USA to jest mały kraj rządzony przez kobietę z dużymi ambicjami. Jak widać, w tym wypadku wzięły górę nad rozsądkiem. Ale to nie jest teraz nasze zmartwienie. Alex, masz coś dla nas? Coś mam. Zaraz obgadamy plan. Vi, lubisz nosić eleganckie ciuchy? Pytanie. Eleganckie. Tylko pytanie, w jakim celu? Podejrzewam, że te eleganckie rzeczy mają być po prostu, że gdzieś do ekskluzywnego pomieszczenia mamy się udać, czy tam klubu. Dobra, niech będzie. Pewnie, że lubię. No to będziesz zadowolony. Udało mi się dowiedzieć, że ta impreza, o którą chodzi, to ma być koncert jakiejś dużej gwiazdy. Będą tam wszyscy. Pójdziecie tam jako goście. Eleganckie ubrania, drinki, uśmiechy, te sprawy. Ale że nie może być za łatwo. Gotowy na konkrety? Na konkrety, powiadasz. Nie, ale i tak mi je wyłożysz, prawda? Black Sapphire to najpilniej strzeżone miejsce w całym Dogtown. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych luk w ochronie. Ty, Vi, dostaniesz się do środka zalanymi tunelami. Mam tu zestaw do nurkowania, który powinien na ciebie pasować. Musisz uważać. Woda jest mocno toksyczna. Ja pierdzielę, no to mają być te luksusowe ubrania? Toksyczna? Chyba zalali tam jakieś odpady. Spokojnie. Strój jest szamboodporny. Wiesz, jak wygląda hotel. Nie da się go przegapić. A tu są zalane tunele. Twoja droga do wnętrza budynku. Teraz skup się. Twoim celem jest terminal po drugiej stronie. Wepniesz się do niego, zhakujesz kamery i wpuścisz Rida do budynku. Wjedzie cię na górę osobnymi windami. O tu. Mhm. Potem Reed będzie musiał otworzyć ci przejście na swoją stronę. Tam uwaga, bo cała ta część techniczna może być mocno strzeżona. Informacje nie są klarowne. Będziecie musieli improwizować. Schodzicie się w tym miejscu. Zaraz po spotkaniu odstawiacie się jak na bal maturalny i wiona imprezę. Tam pewnie spotkacie Songbird. Wszystko jasne? Kurwa mać, no ale żeś wymyśliła. Jeśli ja to będę lamił jak z... nie wiem co. No nic. Vi. I jeszcze raz. Jak dostaniemy się do budynku? Ty przepłyniesz zalanymi tunelami. Reed pójdzie górą, ale musisz go najpierw wpuścić od środka. Spoko? No kuźwa, jaki skrót. A jak mam wpuścić Reeda?
Płyniesz na drugą stronę. Znajdujesz terminal, wpinasz się do niego, hakujesz kamery, namierzasz Reeda i wpuszczasz go do budynku. Potem windami na górę. Reed otwiera ci przejście na swoją stronę, tam omijacie strażników, spotykacie się i na imprezę. Czy teraz jest wszystko jasne? I to mam wszystko po cichu zrobić. Ta. Świetnie. A teraz sprzęt. Nie śpiesz się. Weź wszystko, co wyda ci się przydatne. O! W pudełku czeka jeszcze mała niespodzianka dla ciebie. Ej, nie to chciałem. Twój pistolet? Jej wysokość nie może się doczekać powrotu do czynnej służby. Dzięki, Alex. Taktyczny skafander nurkowy. Dobra, co my tu mamy? Przypomniałem sobie, czego Mr. Hens chciał w zamian za pomoc? Nieustanna walka o wpływy. Przez Dogtown przetacza się wielki biznes pod butem Hansena. Hens pracuje na to, żeby zdywersyfikować obszary kontroli. A ludzie, tacy jak ja, są od realizacji tych planów. Polityka. Wszędzie wygląda tak samo. Wiesz co, z tym Black Sapphire, gdyby nie ty, to w ogóle nie mielibyśmy podejścia do tej roboty. Naprawdę, dobrze cię mieć po swojej stronie. Czyli co, jesteśmy gotowi? Aha. Komplement. Spotkamy się na miejscu. Ja tu jeszcze zabawię parę minut. Komplemenciki? Ja też zabawię, bo jeszcze muszę trochę do tej rzeczy porobić. Zawartość. Zakurzone, ale wciąż żywe. Widzę, że taka broń się tu przyda, więc... Kiedy już będę w Monaco? A to co, komponenty? Będziesz mógł tu sobie siedzieć całymi godzinami i macać stare komputery, aż ci jaja zsinieją. Spalimy to miejsce. I nie będziemy już tu wracać. Kurwa. Ohoho. Nigdy więcej. Daj mi się tu przedostać. Co my tu mamy? O kurde. Zajebiste bronie. Biorę w show. Nóż. Okej. Nic nie zostawiam. Coś tu jeszcze jest? Dobra. I to chyba będzie wszystko. A ona już poszła tam na dół. No dobra. Czyli musimy iść tędy. Na górę. W lewo, w prawo, znowu w lewo i do windy. Bar. Będzie grubo chyba dzisiaj. Dobra, ja bym może jedną rzecz chciał zobaczyć, mianowicie mój ekwipunek i moje bronie. Co my tu w ogóle dostaliśmy? A właściwie sobie wzięliśmy. Teraz, żebym ja to wiedział, co ja wziąłem. Obrażenia 260. Wow. Karabin snajperski. No dobra. A, zaraz, ta broń była jej. Może zamiast tego... Tylko gdzie ta broń była? To było chyba to. Jej wysokość. Atak na sekundę 2,9. Obrażenia tylko 79. Posługiwanie się bronią. Efektywny zasięg broni. 150% mnożnika obrażeń przy trafieniu w głowę. Oho. 150%. Czyli... O, no to jest niezłe. Puste miejsce na lunetę. Wiecie co? Ja chyba to wezmę. To ma być prawie 1000 amunicji.
A, jeszcze jedna rzecz. Tu. Jestem w stanie tutaj coś dodać, ale nie mam lunety. Dobra. To idziemy. Kurde, dziwne, że żadnego nie ma. Nic na mnie truje. Zaskakujące trochę. Dobra. Mamy wejść do zatopionych tuneli. Prądnice, filtry, pompy wtryskowe, oryginalne części zamienne. Opiekuj się jej wysokością. To dobra spluwa wysłużona. Naraz uratowała mi tyłek. Nieraz uratowała mi tyłek, ale już niezbyt długo leżała zimną lufą. Przy mnie będzie miała okazję do rozgrzać. Tak, VIP-a VIP-ów, mój pierwszy w życiu cel, pierwsze zabójstwo. Dobra, nie będzie to. Miałem 18 lat, pierwsza misja, gość był tylko zbirem na mojej drodze. Reed powiedział mi wtedy, nie myśl o nim tak, kurde. O nim jak o człowieku, to tylko przeszkoda do pokonania. I dalej już poszła. Poszło. A ty, twój pierwszy raz? No, niech będzie to. Jakiś tydzień po moich 16 urodzinach zwiadowcy Raffen, Schiff pojawili się w obozie i chwyciłem za broń. Jak wszyscy, pierwszy i ostatni strzał, jaki wtedy oddałem, trafił bandytkę prosto w oko. Aha, nie żyła jeszcze zanim upadła na ziemię. No. Ale tam nie było miejsca na rozpamiętywanie i teraz też go nie ma. Muszę najpierw uporać się z teraźniejszością. Nie zostało mi wiele czasu. Czemu to jest pomarańczowe? No dobra. Zamykamy i idziemy. Więc graficiarz pieprzony. Słyszę, ale nie widzę. A, tu jest. Ten to kurde naprawdę mi korci to te czerwone zrzuty brać. Ale obawiam się, że troszeczkę jestem jeszcze za słaby. Może trochę mi się poprawi. Przede wszystkim tu mam tylko 285 tej ochrony. Ja zaraz mogę iść tędy. Się w sumie tylko przyjrzeć nawet. Który to mi się... Zaczniemy. O to się martwię. Każdym razem. Czy ja to dobrze zrobiłem?
Dawaj. Nie dało rady. Za długo się mi wczytuje te życie. Odnawianie właściwie. I przez to tylko nie dałem rady. No, wczytuj się. Dobra. Nie będziemy... W takim układzie ryzykuję zaraz tu. To pokazuje, że jeszcze troszeczkę za słabe mam osłonę. Nie będę tego kompitował, chociaż zaraz jedna rzecz. Postać. 15, 11. Tu też mamy 11. Dobra, to może weźmiemy. Na 12 mam 2 punkty. Że tu coś będzie mi. Dobra, nie będzie to. Serce z kamienia po wyjściu z trybu koncentracji. Czuliśmy. Nie, zabójcza koncentracja. Każdy śmiertelny strzał oddany w trybie koncentracji resetuje czas jej trwania. Co to jest? O, może to. Dobra, niech będzie. To mamy wszystko, dobra. Dobra, lecę. Sprzeda się to na stadionie i będzie spoko. Lecę. Nie wiem, ile razy będzie powtórka tego wszystkiego. Metrów. Chodź, no chodź. Ej, halo. Nie uciekaj. A ty? O! To jest takie coś. No dobra. Dobra, tu mi zostało. Śmieci nawet wywożą, kurde. Fajnie to jest zrobione. Mógłbym teraz też i muzykę tu włączyć, ale... W ciszy sobie tutaj porozglądamy. Co to jest? Eden Plaza, czyli plac Edenu. A ja mam iść chyba w tym kierunku. Tutaj gdzieś. Do Szamba. Gdzie my mamy iść? W sumie chyba tędy. To chyba tu. Próbowałeś? Dobrze kręci gówno, nie? Weszło jak złoto, skąd to masz? Chłopaki od Dodgera podrzucili. Dobre mordy.
bardzo dojście pięknie. Ale się ten Dodge dostanie, co? Kasa z dragów, placóweczka w Pacyfice, można sobie do Night City wyskoczyć. To i tak wszystko Hansena. Dodger lata na jego smyczy. Też. Są smycze i smycze. Tia. No dobra. Chcę jakieś podziemia chyba. I tędy mamy chyba iść. O. Co za nora. John, jak ja się za tobą stęskniłem. Reed, słyszysz mnie? Jestem w korytarzu. Słyszę cię wyraźnie. Ja też jestem na pozycji. No dobra. Pytanie, czy tu jakiś cich niespodzianek nie będzie. Na razie cisza. O matko jedyna. Już mi się to nie podoba. Załóż skafander, zanim zanurkujesz. No dobra. Czyli tak, postać, ekwipunek. To. Okej, tak wyglądamy. Podążaj tunelami. Mamy światełko. No dobra. Jestem pod wodą. Szukaj drogi na drugą stronę. Ja w tym czasie rozejrzę się naokoło hotelu. Wygląda na to, że Hansen kazał zalać te tunele. Widocznie miał za mało ludzi, żeby pilnować każdego przejścia. Coś czerwonego widzę. Aha, okej. Takie jajo. Znalazłem lukę w ich ochronie. Zaraz przedrę się do środka, bez odbioru. No i mamy problem? A nie. Dobrze, że nie mam klaustrofobii. Ależ to wygląda bajecznie. Rozgryzłem ich patrole. Udało mi się znaleźć bezpieczną drogę między nimi. Cieszy mnie to. Wyszliśmy z tych tuneli, coś mi się czuje, wydaje. A co my tu mamy? Rozkaz zalania tuneli. Z uwagi na brak personelu, który mógłby skutecznie ochraniać przejście tunelami do skrzydła technicznego w obie strony, pułkownik Hansen nakazuje całkowicie za topienie części podziemnej budynku. Black Sapphire. Rozkaz ma zostać wykonany w trybie natychmiastowym, jak tylko zostanie dostarczony odpowiedni sprzęt. Ciężarówki są już w drodze. Zadaniem pokierują wyznaczenie przeze mnie podoficerowie jego Sabu. Jaga Sabu. Dobra. No, czyli Reed miał tu rację.
Stara puszka. Po co mi to? Na co mi to? Farba sprayu. Mam nadzieję, że to nie będzie mi potrzebne. Aha, i tam widzę kolejny. O Jezu. Nie, to chciałem. Ale dobra. Wiecie, i tak. O, tu coś jeszcze jest ciekawego. Komponenty bierzemy. Jest platforma samochodowa, okej. To tak samo. Jakieś drabiny to ja tu nie widzę. Gdzie ja mam iść? W którą stronę zmierzać? Halo? Ktoś mi tu pomoże, czy co? Panel sterowania, który steruje tym. No dobra. Dawaj, Vi. Musisz opuścić platformę. Kurde, tak podpowiadasz. Tylko teraz w jaki sposób jeszcze mam to zrobić? Ty powiesz mi? A, tam są schody. No dobra. Chciałem schody, mam schody. Co tu jest? Dobra, przedarłem się przez obóz i zbliżam się do bramy. Ta, musiałem cię akurat przywinąć, no. Dobra, tu widzę, jest drabina. Tylko że... jest mały problemik. A, to jest woda. Dobra. Ale mogliśmy przeskoczyć wodę też. Super. Dobra, jesteśmy tu. A ja muszę jeszcze być 10 metrów wyżej. Tam mamy kolejne schody. Ja pierdzielę. Nie ma tu innej metody? Na przejście? Chyba raczej nie ma. No na pewno jest w systemie. Ja pierdzielę, no. I tam słyszę, że ktoś jest. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Dobrze, tu chociaż jest woda i się nie zabije. No dobra. Podążaj tunelami, no już w sumie tunelami. Vi, jesteś tam? Mhm. Czekam przy bramie do magazynu. Musisz zabezpieczyć teren i otworzyć się. Pokonaj strażników w magazynie.
Nie but. Dobra. To mamy raz. Chyba był tylko jeden strażnik praktycznie. Odłącz. 55, 7A. Zawsze będę w te trzecie polował. 55, 7A, 1C. Teraz tak, 1C, E9. 1C, 1C, 55. Prościzna. Wyjdź. A, czy tu jakiś komputer mi coś pomoże? To też nie. Tu mamy chyba komputer. Tu chyba coś się dzieje. Patrzmy tu jeszcze. Aha, tu mamy strażnika, widzę. Interfejsy. To jest co? To jest śmietnik. Dobra, przejdźmy go tu. Do góry jednak, czyli to na górze musi być. Gdzie może jest tego... coś Reed? Żeby spakowała tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Musimy się zbijać nad ranem. Zhakuj wieżyczki. I będą. E9. Ile mamy tu pól? 6. E9, BD, 1C. 1C, 1C. E9. Gdzie mamy E9? Tak na dobrą sprawę. Tu. I to jest chyba tylko jedyne. Czyli tak, E9, BD, 1C, 1C, tu, tu, BD, 1C, 1C, mamy wszystko. Mówiłem ci przecież. Szef znalazł to w mojej szafce. Jak się nie zabierzemy... Słuchaj mnie, bo mówię przecież. Jak się nie zabierzemy rano, to po mnie, rozumiesz? To jest poważne. Kończę pan. Aha, przełączanie kamer jest przez... No ale ja to muszę dostarczyć. Nie tędy, kurwa. To jest przejście dla VIP-ów. No to... No to gdzie? A co ja jestem? Informacja turystyczna? Dobra, skakujemy ich. 1C... 55, 9. No dobra, niech będzie. 1C, 55, 9. 55, 55. Drugim wejściem. Przejęto kontrolę, super. Okej. Okay. Szukajmy go dalej. Gustawa. Widziałeś coś ciekawego? Tylko skrzynki z wodą i tym podobne. Na siebie. W
Znając życie, to on będzie na ostatniej gdzieś kamerze. No, jesteś. Ależ go. No, jestem. Co widzisz? Bramę oraz dwóch strażników. Nie martw się strażnikami, po prostu otwórz bramę. Gdzie ta brama jest? A jak ja mam to zrobić? Może mi ktoś powiedzieć? Aha, w ten deseń. 1C1C. E9. Momencik. 55-55. 1C 55. A zaraz, 1C, tak? Czyli to. Proszę bardzo, otwarte. Się nawet nimi nie zajmie. Mam dostęp do windy, jadę na górę. Ty też się zbieraj, spotkamy się na górze. Dobra. No dobra, to lecimy na górę. Tylko teraz którędy? Wejdź do windy i udaj się na piętro techniczne. Gdzie są kurwa te ciołki? Pewnie walą konia gdzieś za skrzyniami. Albo znowu gdzieś uderzyli. Ja pierdzielę, tych jest trzech. Oj. Co by tu zrobić? To mi się podoba. Kurde. Jednego to jestem jeszcze w stanie coś z... Nie ma co go ratować. Co znowu? Przychodzi do głowy więcej. No, idź tam. Chyba już wszystko okej. No nie jest wszystko okej. No.
Lecimy. Piętro techniczne, tak? Czyli tu. Tak mi się zeszło. Czujność. Jesteśmy już w Wilczej Norze. Boisz się go? Hansena. Gość rzucił wyzwanie NUSA i całemu Night City za jednym zamachem. Już dawno powinien gryźć piach. A jednak żyje i rządzi całym doktem. A więc boisz się? Przy ludziach takich jak Hansen V musisz zaakceptować ich przewagę. Ale to nie znaczy, żeby zaraz kulić ogon. Dobra, teraz znajdź sobie punkt obserwacyjny, żeby mnie namierzyć. I ucisz każdego, kogo napotkasz. Tylko cicho. Cicho. No dobra. Udaj się na mniejsze spotkania. Co to? Nie wiem. Okej, przyda się. Jestem w jego gnieździe. Miał tu zajebisty stabilizator i widok na wszystko. To osłaniaj mnie. Masz tam świetną pozycję. Wykryto nowego użytkownika. Kalibracja. Tryb prowadzenia ognia nieaktywny. Jestem V. Daj znać, czy mnie widzisz. Na razie to cię nie widzę. A, dobra. Tu sobie pozaznaczam ich. Gdzie ty możesz być? Strażnik, żołnierz, kamera przemysłowa. Snajper, a to będzie trzeba go od razu wyeliminować. Zbiornik. Od razu byłoby wyłączyć, ale tu nie ma możliwości. Dobra, tam widzę, chyba on jest. Widzę. Co teraz? Postarajmy się zrobić to gładko i po cichu, okej? Ostrzegaj mnie, jak zobaczysz jakichś strażników na mojej drodze. Jasne, szefie. W razie czego ta snajperka ma tłumik. Rozejrzyjmy się. Zaraz za rogiem jest mina. Dobra robota, V. Mogłem nie zauważyć. Widzę snajpera w dalszej części obiektu. No to już nas nie zaskoczy. Później się nim zajmiemy. Masz na swojej drodze dużą liczbę rozproszonych strażników. Przyjąłem. Zajmijmy się nimi jeden po drugim. Idealnie będzie, jak się nawet nie zorientują. Użyj Kiroshi, by ustawić punkty spotkania z Reedem. What? Widzę przejście na twoją stronę. Most z kontenerów. Dobra, czekaj. Opuszczę ci ten most. Obok będzie winda serwisowa. Pojedziemy nią razem na górę. Tylko najpierw muszę się tam dostać, więc osłaniaj mnie. Kalibracja zakończona. Tryb prowadzenia ognia aktywny. Pamiętaj, że korytarz jest zaminowany. Poza tym czysto. Rozumiem. Idę. No to idź. Ta mina to Tsuchigumo. Można ją przestawić na tryb sojusznika.
przyjąłem się miną, ruszam dalej. Ej, nie widzę, co jest za rogiem. Czysto? Mogę iść? Asysty. Położysz stówkę do pierwszego. Nie ma bata. Sam jestem gruby. No to trzeba zrobić obchód o kwartale. Jesteś? No jestem. Trolidzie. Przyjąłem. Przemieszczam się za osłonę. Dalej. Mam tutaj człowieku mądry. Widzę kable. Może zobacz, dokąd prowadzą. Jest generator. Rozwal go. Że co? Zniszcz zasilanie systemu. No dobra, czyli. Wykrywacz wyłączony. Dobra robota, idę dalej. Ustanowiono połączenie z systemem monitoringu. Musisz mi pomóc, weź tego po lewej, a ja zajmę się tym za ścianą. Dobra, jest mój. Dobrze, na mój znak. Trzy. Dobra robota. Idziemy dalej. Ej, nie to. Większy patrol idzie w twoim kierunku. Kontakt! Zauważyli nas, musimy się przebić. Ubezpieczaj mnie, oko przyklejone do lunety. Jestem. Potrzebuję wsparcia natychmiast. Wszyscy leżą. Dobra, idę w stronę mostu.
poszło najlepiej. Narobiliśmy niezłego bałaganu. No niestety, narobiliśmy. Ja znów przewinęłem czas. Gdzie mam iść? Wejdź do windy i udaj się na najwyższe piętro. Czyli pralnia. Ty, nie mamy co prawie na miejscu, Vi. Aha. Słabo wyglądasz. Martw się za siebie. Dawno nie byłeś w akcji. To jest jak jazda na motocyklu. Możesz wsiąść po kilku latach przerwy, a po chwili szosa znów jest twoja. Dopóki nie rozbijesz się na słupie. Szosa znów jest moja, Vi. Ja też swoje w życiu widziałem, wiesz? Nie jestem żółtodziobem. Wiem. A teraz jesteśmy w piaskownicy bardzo złego chłopca. I chcemy mu zabrać zabawki. No właśnie. No idziesz. A teraz trzeba się przebrać. No, załóż swoje nowe łaszki i przyklej sobie jakiś przekonujący uśmiech. Czeka nas zabawa. Modny garnitur. Ekwipunek. Tak, to jest na kanwantę, to nie. What? A, czekajcie. Modny garnitur. Taktyczny skafander nurkowy, czyli tak, to muszę założyć. Tak, jak ładnie wyglądamy, kurde, jak na Sylwestra się odpierdzieliliśmy. Możemy wchodzić. Dobra, idziemy. Muszę przyznać, Vi, że nie pamiętam imprez w takich miejscach za mojego życia. A teraz idź tam i nie spraw mi zawodu. Chcę znowu poczuć smak szampana. O. Ile ofiar? Na zapleczu? Gdzie dokładnie? Ranni, zabici? Aha, już wiedzą. Kurwa. Tak jest. Będę. Tak. Czwórka i siódemka zamienią się z waszym. Bez odbioru. To na pewno było o nas. Kurwa, Rit też wygląda nieźle. Barze, ty będziesz gotów. No dobra. Jest może kieliszek szampana? Kilku prominentnych polityków, dyplomaci, celebryci. Sobie się tu rozejrzę trochę. Doceniam, dzięki. Chciał szampana, będzie miał szampana. Co ty? Kazała nam tu przyjść. Może nawiąże kontakt, może coś dla nas zostawiła. No, jaki masz plan? Jaki mam plan? Może to? Czuję, że nasiąkam imprezową atmosferą. Tylko nie nasiąknij za bardzo. Spójrz tam, po mojej prawej. Loża daleko w tyle za schodami. W
Facet w militarnych ciuchach, jakby się urwał z poligonu. To właściciel tego hotelu i całego Dogtown, Kurt Hansen. Bawi się w towarzystwie komisarza policji Night City. Regularnie nadaje propagandę, która oficjalnie przeciwstawia się miejskim organom ścigania, a za kulisami klepie się po plecach z szefami NCPD. Pamiętaj, unikaj gościa. Poza tym bądź na widoku. Songbird powiedziała, że nas tu znajdzie, więc dajmy się jej znaleźć. Ja zamówię drinka, a potem się rozejrzę. Będziemy w kontakcie. Mhm. Okej, spoko. Nie naciskaj nikogo. Jesteś tu, żeby się bawić. Drinka? Tak to ma wyglądać. Dla mnie gin z tonikiem. No właśnie, szukam znajomych. Mieliśmy się tu spotkać. Są takie, że albo będą jakieś rachunki, albo... Jak nazywa się pan Stanley? O, pan Holt. Jak idzie kampania wyborcza przeciw Peralezowi? To znaczy, że wy wysuniecie roszczenia. No widziałem ją gdzieś na tym piętrze. Jestem gotów zeznać, że ta robota była robiona dla nas. Znaczy, dla ratusza. Pogadamy o tym później. Ja zawsze otwarty na kompromis. Spójrz w górę? Zobaczmy. Spójrz w górę Antresola. Tak, też widzę. Wiesz co, ten drink dla mnie... Wypij moje zdrowie, dobrze? Jak pan sobie życzy. Podejdź do Songbird. Nie takiego widoku się spodziewałeś, co? Pewnie, że nie. Masz tyle chromu. Nie wyglądasz tak na reliku. To ja z czasów, kiedy jeszcze nie byłam Blackwall. Trudno to wytłumaczyć. Każdym połączeniem zaciągasz dług. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ty. Naprawdę. No tak. Wiesz, nie dałaś mi wyboru. Powiedziałaś, że tu się spotkamy, po czym zniknęłaś. Ja... zabiłam waszego znajomego, prawda? Tego netrunnera, który pomógł nam się ostatnio połączyć. To nie ty zabiłaś Slidera. To Blackwall. Szczęście, że nie zabił też ciebie. Nie mieliśmy czasu, żebym ci wszystko wyjaśniła. Sol. Popełniłam wiele błędów. Bardzo wiele. Już dobrze. To nie twoja wina, dziewczyno. Tylko nasza. Wasza? Ja wiem, do czego zmuszała cię Myers. A mnie za mnie było, żeby ci pomóc. Słuchajcie, przepraszam, ale nie mamy teraz czasu. Racja. Teraz musimy cię stąd wyciągnąć. To... niemożliwe. Skoro tu weszliśmy, to damy radę i wyjść. Nie o to chodzi. Ja... umieram. What? Tak jak Vi. A Hansen ma nasze lekarstwo. O kurwa mać. I umiera przez relik, ja przez Blackwall. Nie mogę się wycofać. Zaraz. Umierasz. Tak jak ja. O tym nie wspominałaś. Bo nie było czasu. I teraz też go nie mamy. Musicie mi pomóc. No po to jesteśmy.
Hansen wykopał z bunkra pod Dogtown technologię, która uleczy i mnie, i Vi. Jedyny sposób, żeby mu to zabrać, to zostać przy nim i dalej grać więźnia. O kurwa. Kurwa. Wyczekamy na odpowiedni moment. Ja zadziałam od środka, a wy mi pomożecie zdobyć ten tech. Wtedy będę mogła uciec. Nie ułatwiasz, co? O, jesteś... Co mi... Przedstawisz mnie znajomym? O kurwa. Rzadko się zdarza, żebym nie znał swoich własnych gości. Wypadałoby się poznać. Oj, oj, oj. Kurt Hansen. Jestem Vi. Co mi nas zaprosiła? Zaprosiło. Zatem bawcie się dobrze. No nic. Możecie porwać, skarbie. Mam tu paru polityków z Night City, którzy pragną cię poznać. Jeśli chcemy utrzymać głodne szczury z dala od Dogtown, nie możemy kazać im czekać zbyt długo. Jestem cała twoja. Do zobaczenia, Vi. A mi się coś dzieje z relikiem. O! Udało się. Połączenie się odnowiło, kiedy cię dotknęłam. Ciekawe. Vi, muszę pomyśleć spokojnie. I potrzebuję drinka, będę na dole. Posłuchaj, wszystko ci wytłumaczę. To jak to jest? Niby jesteś więźniarką, a chodzisz sobie po imprezie w wieczorowej kietce. I wyglądało, jakbyście się przyjaźnili z Hansenem. To wszystko to jedna wielka gra pozorów. Robię, co muszę, żeby przeżyć. A Hansen trzyma mnie tu jako osobiste trofeum. Vi, ja... Nie wszystko mogę ci teraz wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo potrzebuję twojej pomocy. Przez cały czas chodzi mi tylko o jedno. Chcę zdobyć nasze lekarstwo. Bardzo mi się to nie podoba. Mnie też się nie podoba, gdzie jestem. Każdemu z nas coś się nie podoba. Lekarstwo. Jak mamy je dostać? Musimy zdobyć matrycę neuralną. To tajna technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zza Blackwalla. Matryca jest częścią mainframe'u wyciągniętego z bunkra. Problem polega na tym, że mainframe jest zabezpieczony i Hansen nie ma klucza. Czekaj, czym jest to matryca neuralna? W uproszczeniu to jakby nośnik na sztuczną inteligencję, uwięzioną wewnątrz pewnych warunków przegody. Można ją odpalić tak, żeby wykonała to, co zdefiniowane jest w tych warunkach. Ale naprawdę nie mam teraz czasu tłumaczyć ci tego w detalu. Czekaj, skąd ten pośpiech? Jestem w dwóch miejscach naraz. Duchem z tobą i ciałem u boku Hansena. Za chwilę będę zmuszona to przerwać. Masz plan. Jaki? Kurt zatrudnił mnie i dwójkę netrunnerów, którzy kiedyś pracowali przy tej technologii. Zatrzymali sobie kody dostępu i teraz chcą moje sprzedać. Czarny rynek. Oni mają dostęp. Ja mam wiedzę, jak wyciągnąć matrycę i resztę danych z mainframe'u. Mamy współpracować. To nasza szansa. Musicie ukraść te kody dostępu i unieszkodliwić netrunnerów. Później podszyjecie się pod nich i przyjdziecie na spotkanie z Hansenem. Zwiniemy mu matrycę sprzed nosa. Ha! Nie rozumiem. Jak to mamy podszyć się pod netrunnerów? Kradzież osobowości. Specjalność firmy. Alex i Reed dobrze się na tym znają. Wszystko ci wyjaśnię. Nigdy nie przypuszczałam, że akurat oni będą nam w tym pomagać. Cała ta historia z Hansenem. Coś mi się tu nie zgadza. I to mocno. Wciąż coś ukrywasz. Mam rację? Nie mam czasu, żeby teraz wszystko wyjaśniać. Proszę cię, Vi. Musimy zdobyć matrycę. Znajdź netrunnerów. Są tu na dole. Rude bliźniaki.
Mają zabezpieczenia. Na skanach z Kiroshi zobaczysz jakieś bzdury. Zbywasz mnie. Mam dla was przygotowane informacje. Zostawiłam je tam, w kieliszku. Przekaż je Reedowi. Będą potrzebne na później. Aha, światło zgasło. Muszę kończyć. Liczę na ciebie. Sądzę? Coś. No i poszło. Coś mi się tutaj nie podoba. Obejrzyjmy. Jestem ładny. Rozmawiajmy. Twój agent specjalnej troski chyba szuka rozgrzeszenia na dnie kieliszka. Mówisz? Gadałem z Songbird przez Relic. Odzyskaliśmy kontakt. Wszystko w porządku? Tak, tak. Po prostu muszę się zastanowić. Tak jestem skonstruowany. W trudnych momentach potrzebuję chwilę pomyśleć. I co? Wymyśliłeś coś? Że już wiemy, kto stał za zamachem na Myers. Co masz na myśli? Nie wiem jak ty, ale ja bardzo, ale to bardzo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Jakie zbiegi okoliczności? Samolot rozbija się akurat w mieście, gdzie siedzi facet, który z tajnego bunkra wyciąga zapomnianą technologię mogącą uleczyć Sami. Od początku podejrzewaliśmy, że robota przygotowana była od wewnątrz. A teraz możemy mieć już pewność, że stała za tym Songbird. Szczerze powiem, to też mi to coś bardzo dużo śmierdzi. Nie za wcześnie na takie wnioski? Brakuje dowodów, że miała to zaplanowane. Mogła improwizować po fakcie. Proszę cię, serio, myślisz, że dowiedziała się o lekarstwie dopiero teraz? Musiała dogadać się z Hansenem już wcześniej. Sprzedała mu prezydentkę w zamian za dostęp do technologii. To są ciężkie oskarżenia. Ale w moim odczuciu bym też tak samo powiedział, jak Reed. Sprzedać prezydentkę NUSA kryminaliście? To gruba rzecz. Myers popychała ją do przekraczania kolejnych granic.
aż co mi pękła. No nie wiem. Songbird wynajęła mnie do ratowania prezydentki z wraku. Może wcale nie chciała, żeby Myers wpadła w ręce Hansena. To nie jest takie proste. Myślę, że Somi grała na dwa fronty. Jednocześnie rozmawiała z Hansenem i z tobą. Po Hansenie pojawiasz się ty i twój relik. Ratujesz prezydentkę, załatwiasz Somi rozgrzeszenie. No i potrzebujecie tego samego, leku. Więc w razie, gdyby jej plan się posypał, będziesz gotowy jej pomóc. I oto jesteśmy. I oto jesteśmy na ratunek Songbird. Ta dziewczyna zawsze myślała kilka ruchów do przodu, ale też nigdy nie umiała dobrze ocenić sytuacji. Gdyby grała w szachy, byłaby mistrzynią błyskotliwych posunięć i pięknych porażek. Mam wrażenie, że ona cały czas w coś gra. Jest trochę bardziej szczera niż na początku, ale nie mówi mi wszystkiego. Pewnie masz rację. Czujność nie zaszkodzi. Ale jak znam Somi, to naprawdę zależy jej, żeby być z tobą fair. A ty? Jak się z tym czujesz? Nie jestem przekonany, ile w tym winy Somi. Długie lata w tej branży nauczyły mnie, żeby zadawać pytania, po nich kolejne pytania, bo nic nie jest takie, jak się wydaje. Teraz musimy wyciągnąć ją z tego gówna, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. W porządku, ale musimy patrzeć jej na ręce. Zasada ograniczonego zaufania. Jasne. No dobra, wracając na ziemię. Co musimy zrobić, żeby ją uratować? Żeby zdobyć tech, który uleczy mnie i Somi, musimy przygotować się na spotkanie z Hansenem. Mamy przyjść na to spotkanie jako para netranerów. Wcześniej trzeba ukraść ich osobowości. Cokolwiek to znaczy. Kradzież osobowości, czyli robota jak w Kolumbii. Kim oni są i gdzie ich znajdziemy? Jak to zrobimy? W sensie, wiesz, jak się kradnie czyjąś osobowość? FIA ma dostęp do technologii masek. Wyglądasz i zachowujesz się zupełnie jak osoba, której tożsamość przejąłeś. Widziałeś, jak Alex to robi. Żeby to przygotować, potrzebujemy skanu tej osoby. Songbird przekazała mi jeszcze tę drzazgę. Zobacz. A nasze cele to rodzeństwo. Rude bliźniaki. Kręcą się gdzieś tutaj. Musimy zdobyć próbkę ich różnych zachowań. Trzeba z nimi pogadać, a w trakcie rozmowy ich zeskanować. Rozumiem. Chyba. To co? Bierzemy się do roboty? Tam są. Faktycznie. Szybko ich namierzyłeś. Zauważyłem ich już chwilę temu. Zwracali na siebie uwagę. Wybrali ruletkę. Alex, słyszałaś? Jestem i wszystko słyszę. Przygotowuję już sprzęt i oprogramowanie. Jesteś w tym nowy, ale nic się nie martw. Zrobimy to razem. Ty zeskanujesz jedno, ja drugie. Alex nas poprowadzi. Wi, przelewam ci na konto sumkę z kilkoma zerami. Fundusz operacyjny. Zamień to na sztony i zagrajcie z nimi. Podchodzimy osobno, żeby się nie zorientowali, że się znamy. Do roboty. W ogóle ta ruletka to dla nas okazja. Przy grze człowiek pokazuje emocje. Inne kiedy wygrywa, inne kiedy przegrywa. Jak znalazł? Witam pana. Chcę kupić sztony. Oczywiście. Życzę wielu wygranych. No. Aha, dobra. Za minimum 80. Kwipunek V. 80 tysięcy. To było minimum. To zróbmy za 100. A co?
stać nas. Teraz ważne. Nie jesteś tu, żeby się bawić. Obstawiaj tylko czarne lub czerwone. Najprostszy zakład. Bez szaleństw. Aha. Przyjąłem. 5 nieparzyste, czerwone. Dołączasz? Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Można obstawiać? Oczywiście, proszę. Niech będą czarne. Rozluźnij się, postaw im drinki. Wiesz, zagadaj. Dołączę do ciebie za kilka minut. Zakład przyjęty. Zamykamy zakłady na tę rundę. Przedstawisz się? Vi. A ty? Aurora Cassel. A to mój brat, Eimerick. Jak wam idzie? Dopiero zaczęliśmy. Co pijecie? Ja stawiam. Bourbon dla mnie. Niestety, mój brat to abstynent. W takim razie bourbon dla Aurory, real water dla Eimericka. A dla pana? A ja sobie poproszę coś whisky. Coś mocniejszego. Whisky? Inori będzie w porządku? Japońska, to nawet lepiej. Już przynoszę. Tak. A dziś piątek, więc możemy popić whisky. Nawet i coś innego. Zakłady na kolejną rundę. No co obstawiamy? Czerwone. Ostatnia szansa. Vi, nie mogę się połączyć z Reedem. Nie wiem, gdzie jest. Graj na czas. Tak sobie myślę. Skoro tu jesteś, pewnie też masz swoje na sumieniu. Jak wszyscy tutaj. Albo jesteś tylko turystą. Jednym z tych lamusów, którzy lubią cudy dreszczyk emocji. Prowokuję cię. A jak myślisz? Podrywasz mnie? Nie przy pierwszym drinku. 8 parzyste, czarne. O, też nic tu po mnie. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Dobra. Kiedy tu podszedłem, chyba przerwałem wam rozmowę. Nie przejmuj się tym. Daj spokój. Vi chce być tylko uprzejmy. Oj, oj, oj. Mam rację, Vi? Chyba nas nie podsłuchiwałeś, co? 20, parzyste, czarne. Cholera. Wciąż nie odpowiada. Coś. No, też mam złe przeczucia. Zawsze miałam szczęście do ósemki. Złapany na gorącym uczynku. Ale na moją obronę wystajecie z tłumu. Nawet tutaj. To prawda? To niebezpieczne. Nawet bardzo. Żeby tak podsłuchiwać nieznajomych? Można usłyszeć zbyt wiele. Słuchaj. Nie możemy dłużej czekać na Reeda. Musisz samodzielnie wykonać oba te skany. Gadamy o miejscowej polityce. A konkretnie o Hansenie. Niezły kozak. Sprzedaje duże strzelby za duże pieniądze. Ale popatrz. Na tej imprezie masz celebrytów, polityków, szefa policji. Jak mam to zrobić, niby? No i pojawia się pytanie. Czy nie lepiej byłoby Hansenowi po prostu przejść na legal? Ja mówię, że tak. Mój brat, że nie. 6 parzyste, czarne. Cóż, to nie jest mój szczęśliwy dzień. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Dobra, czarne obstawimy. Kluczowe pytanie to, kim jest Kurt Hansen? Uważaj z nimi. A ty co, bawisz się w psychoanalizę? Nie, kurwa. Podtrzymuję miłą rozmowę. Za ostro. Pytam cię, co myślisz o facecie, a nie o to, czy kochali go rodzice.
Tak naprawdę to nie znam go za dobrze. Uczciwie. Lepiej tak powiedzieć, niż zmyślać jakiś farmazon. Dobrze. Wybrnąłeś z tego. Cześć. Parzyste, czarne. No. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Dobra, będę czarny obstawiał. Tu se passe un temps de dernier trop pot avec lui? Fais pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, lui et moi. Do łóżka idą. O łóżku gadają. Doprawdy uroczy ten wasz teatrzyk. Widzisz? Jesteśmy uroczy. Ja, na miejscu Hansena, wzięłabym się za Dogtown. Wypierdoliła stąd Julie i zmieniła w raj dla bogaczy. O kurde. Otwierasz nowe miejsca pracy, inwestujesz w społeczność, organizujesz bankiety. Rozgadała się. Dobrze. Na działalności charytatywnej można wyprać miliardy, a potem korzystać. 11 nieparzyste czarne. Super. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. To przepięknie infantylne. Co? Hansen i przechodzenie na legal? Poważnie? Proszę. Dalej nie mam kontaktu z Reedem. Ale nie przerywaj, pogadaj. Twoja siostra ma rację, biznes to dobry wybór. Lepszy niż gangsterka. No, a co miałby robić? Budować mieszkania? Jest bardzo dobry w tym, co robi. To zawodowy przestępca. Kiedyś był żołnierzem, dziś jest przestępcą. Czemu nie może być biznesmenem? On jest biznesmenem. Przechodzenie na legal? Strasznie dużo pracy, żeby zmienić etykietki. Dobrze, otworzył się. 17 nieparzyste, czarne. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Widzę, że nie cenisz zanadto ludzi uczciwych. Powiem tak. Mnie by nie robiło żadnej różnicy, czy sprzedaję broń, czy mieszkania. Żadnej. Marnować teraz 5 lat na zmianę branży. Co? Dla etykietki? Szczerze? Mam wyjebane na bycie uczciwym człowiekiem. Dobra. Nieparzyste, czerwone. Cóż? Mogłam obstawić czerwone. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Już prawie to mamy. Daj mi teraz coś ekstra. Jakąś naprawdę dużą emocję. O! Proszę obstawić zakład. Lubicie ryzyko? O, my bi. Ta pani de. Myślałem o dodaniu nieco pieprzu do naszej gry. Pieprzu? Aha. No, zaciekawiłeś mnie. Rzućmy na szale wszystko, co dziś wygraliśmy. Obstawiamy przeciwne kolory? Okej. Okay. Czyli wygrasz ty albo my. Któryś z nas wszystko straci. Dokładnie. Czekaj. Niby podchodzisz do stołu, niby stawiasz nam drinki, a teraz chcesz grać o wszystko. A, nie podobasz mi się. O kurde. Może powiedz coś wreszcie o sobie, co? Ostrożnie. Jestem zawodowym złodziejem. Ukradłem Yorinobu Arasakę. Teraz może czas na Hansena. Albo na was. Och, czyż nie jest wspaniały? Lubię cię. Wybierz kolor. Wybieram czarne. To my czerwone. Piękny kolor. Dobra, 89-82. No i pytanie, czy my przegramy, czy wygramy? Dawaj, 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 dawaj! Powinniśmy wygrać chyba. Hansen widzę, chyba tu łazi. Zostawcie nas na chwilę samych, proszę. Cóż, moje gratulacje. Czyli wygraliśmy. Dobrze wiem, że twój kolega Reed
to agent FIA. Zakładam, że ty też jesteś agentem. Zgaduję, że to wy dwaj jesteście odpowiedzialni za wywiezienie prezydentki z Dockton. Powinienem was za to odesłać do domu w kawałkach. Straszysz mnie? A co? Boisz się? Nie straszę. Po prostu rozmawiamy. O, taki jesteś bystry? Prawdę mówiąc, miałem już dość tego medialnego ping-ponga i kręcenia gównianej propagandy. Na szczęście to już za nami. I co teraz? Porwiesz nas? Pobijesz? Wypuszczę ciebie i Rida wolno. Wyjdziecie stąd w jednym kawałku o własnych siłach. Powiedzmy, że to na znak dobrej woli. Wasza dziewczynka sama do mnie przyszła. Nie chciała już dłużej łamać międzynarodowego prawa na życzenie prezydentki. Musiała od niej uciec. Przekraczanie Blackwalla i granie z bezpieczeństwem sieci dla własnych korzyści. Nieładnie. Co by Netwatch powiedział? Przekaż to prezydentce Myers i powiedz jej, że mam jej zabawkę masowej zagłady. I żeby się łaskawie odpierdoliła, albo wszyscy się o niej dowiedzą. Na mnie szedł. Rida, znajdziesz na dole. Dobra, mamy to. Co za dupek. Słyszałaś, co powiedział? Tak, słyszałam. I bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Ten skurwiel powiedział, że znajdę Rida na dole. Wiem. Nie podobał mi się jego ton. No, to może być... Lepiej nie kusić losu. Kieruj się do windy i na dół. Muszę wiedzieć, co z Reedem. Gdzie ta winda? Podejrzewam, że... Nie możesz tak się wykańczać. Daj spokój, Harry. Ty jesteś Lizzie Weezy, ta znana artystka. A ty jesteś... V. Po prostu V. Miło mi cię poznać. Mnie również miło cię poznać, po prostu. Gdy? Może jeszcze kiedyś się spotkamy? Ha, pewnie. Miłej zabawy. Jeśli chcesz, to zapytam. Może drinka? Nie podoba mi się. To wyjście nie będzie takie bezpieczne, podejrzewam. Jasne. Okej. Proszę się nie martwić, to tylko rutynowa kontrola. Życzę miłej dalszej zabawy. Aha, kontrola. Sprawdzamy. Nie widziałeś niczego podejrzanego? Wiesz co, miałem wrażenie, że ktoś się kręcił koło pralni, ale w sumie to było jakiś czas temu. Mhm. To chodź, pokaż gdzie. O, wygraj ten pieniądze. Kurde, czekajcie. Muszę to zrobić. Opcjonalne, co prawda, ale jednak warto to zrobić. Momencik, to tu? Tu się chodziło. I to chyba było gdzieś po prawej stronie. Jeszcze się napijemy na koniec. Dobra. Chyba gdzieś tu. Dobra. 140, czyli zarobiliśmy 40 tysięcy. Super. Obsługa. I zamknę. Ej, fajnie, super. Jeśli chcesz, to za 5 minut możemy pomału zacząć się zbierać. Jeśli chcesz. Dziękuję.
Życzymy udanej zabawy. A, zabawa się skończyła właśnie. Dobra, dzisiaj będę nigdzie zatrzymywał. A, skakać nie możemy. Elegancko. I teraz mnie zastanawia, co tu będzie. Opuść Black przez Lobby. Myślę o tym, co powiedział Hansen. Songbird to chodząca broń masowej zagłady. A Hansen mają w garści. I w każdej chwili może z nią zrobić, co zechce. Słuchaj, V. Trzeba ją z tego wyciągnąć. Dla dobra nas wszystkich. Facet wie o grzechach Myers. Jeśli do wiadomości publicznej wydostanie się informacja o tym, że prezydentka złamała prawo międzynarodowe dotyczące cyberprzestrzeni... NUSA ma przejebane. Mhm. Myers będzie miała wybór. Albo pozwolić, żeby wdeptano ją za to w glebę. Albo postawić się całemu światu i wywołać kolejną wojnę. Czemu nigdy nie możemy zrobić czegoś po prostu według planu? Mam złe przeczucia. Bardzo złe. Tak. Za prostu by było. Po prostu. No dobra. Czy to... Teraz razem z kolegą zapierdalacie do wyjścia. Prosto przed siebie. Podprowadzę was. Chodź, Wi. Nie ma nas co czekać. Idę. Tu się nie zakończy to na pewno bez stronnej strzelaniny. Nie wierzę w to. Czekaj. To wasza dwójka włamała się dzisiaj do hotelu. Kurwa. Jakoś weszliście przez tunele. Wiesz co, chyba nas z kimś pomyliłeś. Tak, to wy. Kurwa, zabiliście mi kumpli. Służyliśmy razem. Może Hansen was wypuszcza. Wiedziałem. Ale my nie. Tu na dole go nie ma. I wszystko może się zdarzyć. Wiem, jak to jest stracić przyjaciół. Przykro mi. Masz coś do powiedzenia, Fiucie? Przykro ci. Wypierdalać mi stąd. Mhm. Dobra. A to w środku puste takie. Dziękujemy za współpracę, a teraz wypad. Zawsze możecie zostać. Popracujecie obaj na kolanach. Ta, zaraz będziesz sam pracował. Nie zwracaj uwagi. Zaraz stąd wyjdziemy. Tak kurwa ma być. Karnie. To se pokozaczyłeś. Teraz spierdalaj. Zamknij mordę. Jakieś tutaj są sufity. Macie szczęście, kurwy, bez honoru. Wypierdalać mi stąd. Jak robota Wi? Mamy wszystko. Ogarnąłeś netrunnerów? Obydwoje sam? Mamy wszystko. No, i potem jeszcze zniknąłeś stamtąd jak gdyby nigdy nic? Ekstra. Lepiej mi powiedz, co się z tobą działo. Martwiliśmy się. Nie chciałem narażać misji, więc dałem się odprowadzić ludziom Hansena. A zawinęli mnie, zanim zdążyłem do was podejść. Resztę możemy pominąć. Lepiej mów, co się tam działo na górze. Jakieś problemy? Przyszedł Hansen. Zagroził, że jeśli Myers mu nie odpuści, opowie całemu światu o przebijaniu Blackwalla i o Songbird. Czyli wie, czym jest Somi dla prezydentki.
bronią masowej zagłady. Tak, wie o wszystkim. Musimy ją stamtąd wyciągnąć, Reed. Tego się spodziewałem. Dobra, słuchaj. Ja i Alex zajmiemy się analizą danych od Songbird. Zejdzie nam na to dzień lub dwa. Dobra. Będziemy w kontakcie. Dzięki. Odezwiemy się do ciebie najszybciej, jak to możliwe. I jeszcze jedno, V. Zajebista robota. Wow. Ho, ho, ho. No, to było niezłe. Czeka jeden dzień na telefon od Reeda. No, my poczekamy troszeczkę dłużej, bo nie ukrywam, było... Oj, było grubo. Czekajcie. Co my tu mamy? Wi, wszystko ok, nagle zniknęliście. Mam nadzieję, że jesteście bezpiecznie poza hotelem. Dobra, to co na winę odpiszę. Cieszę się, że wszystko dobrze. Martwiłem się, bo do czegoś ci się przyznam. Gdy Hansen mnie zawinął, myślałem, że to już koniec. Wszystko zaczęło się pierdolić, tak? Na serio, ale nagle powierasz się ty. Znowu ty. Odpowiednie miejsce, idealny czas. Wróciliśmy do Grivi. Oho. Ja już naprawdę nie wiem, czy jej wierzyć, czy jej nie wierzyć. Myślisz, że planowałam wpaść w łapy Hansena? Wi, proszę cię, znam lepsze sposoby na komplikowanie sobie życia. Na szczęście dla nas obu nigdy nie popełniłam dwa razy tego samego błędu. Poza tym teraz już naprawdę siedzimy w tym razem. Będziemy w kontakcie. No właśnie. A la 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 la. No dobra. Mimo wszystko historia była taka ciekawa. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Kto tu mówi prawdę? Jaka jest prawdziwa historia tego? Czy my zostaliśmy wplątani w coś? Czy w ogóle Songbird mówi prawdę? I to jakoś ze środka właśnie stąd nie zostało zaadaptowane. Nie wiem. Macie swoje przemyślenia, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam. Oczywiście jakieś łapeczki by się będą mile widziane. Tak jak zawsze, żeby się materiał rozchodził w większym nakładzie i kanał rósł w siłę. To tylko dzięki wam. Na dobrą sprawę. Dobra, to wiesz co jeszcze, Alex? Ach. Nie zdążyłem, ale dobra. Hej, porzuciłam ci do domu dobrą pamiątkę z misji wyglądania. A, okej, dzięki, Alex. Dobra, teraz już naprawdę. Finish. Ja jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie. Like a volcano.
My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head. Wondering.